Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Brod, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek z serii Minecraft Survival, czyli Minecraft po nubowsku. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać moją farmę, zacząłem ją budować. Oczywiście nie jest to nic wyjątkowego. Wow, szkielet tu jest, o mój Boże. Co ten szkielet tu robi, już jest dzień. Ale dobra, mamy strzały przynajmniej. Tak jest, elegancko. I zobaczcie, tak wygląda moja... Coś tu słyszałem. Farma. Na razie tak, słabiutko troszkę, ale z biegiem czasu się to rozrośnie. Będę dobudowywał tu różne rzeczy. Póki co, za waszą namową udam się na do tego miejsca. Słuchajcie, jeszcze zjem coś. Przydałoby się coś zjeść. Wyrzucę te dirty, nie potrzebuję ich tak naprawdę. A, podniosłem je z powrotem. No nieważne, zjedzmy coś. Powiedzieliście mi w komentarzach, za co oczywiście was bardzo dziękuję, bo szanuję wasze komentarze, czytam wszystkie. Nie mogę się doczekać na nowe. Z waszymi podpowiedziami powiedzieliście mi, że nie można szybciej biegać, jak się nie jest najedzonym. To też widzicie, już nie jestem głodny. Mam problemy z tymi krowami, jest ich bardzo dużo. I jedzą mi moje nasiona, tam widzę, wow, słonik tam jest, o mój Boże. I strusie, elegancko. No i co, zabierzemy się w podróż, żeby tą tajemniczą osadę zbadać, zobaczymy co tam jest. Mam nadzieję, że nic złego mnie tutaj nie spotka. Zazwyczaj jak powiedzie... Orzesz mordę, co to jest? Przepraszam za to, ale z wrażenia... O wow, sadzonki, zboże. Ej. Ja pierdzielę, co to są? Drzewce jakieś? O kurde. Dobra, nieważne. Co to są za ludziki? Wow, ale są przyjaźnie nastawieni do mnie, tyle dobrze. Są tu jakieś skrzynki? Tak w ogóle? Wow, tu jest jakaś wieża. Nasionka, więc chyba nie będę musiał swojej farmy robić, słuchajcie. Tylko im ukradnę to. Dobra, wychodźcie stąd, wychodź. No, ja chcę wyjść. Kurde, co to mają? Jakiś klasztor tutaj? Wow, co to jest za osada? Ciekawe. Tu jakieś stoliki mają, o mój Boże, czy mają tu jakieś skarby? Przydałoby się coś znaleźć dobrego. Nic, muszę wziąć, ukradnę im płotek. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. A, nie mają tu żadnych skrzynek, naprawdę. Ale proszę, jak to elegancko zrobili, słuchajcie. Tu jakaś osada, tu są sadzonki, co to są? Ziemniaki? Tak, to są ziemniaki. O kurka wodna, to im ukradnę to wszystko. Jestem złodziejem. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mają. Fajną osadę wybudowali. Kurka wodna. Tu studnie tu mają. Wow, elegancko. No proszę, tylko gdzie macie jakieś skarby czy coś? Tutaj kwiatuszki, co tu jeszcze jest? Ziemniaczki kolejne. Wow. No proszę. Czyli sąsiaduje z takimi osobami. Tutaj zboże mają. Dobrze, słuchajcie. A, nie zbiorę tego. Coś takiego zrobili. Okej, okay, no to ja też mogę coś takiego zrobić, słuchajcie. Też założę taką osadę. Tylko tego dirta wyrzucimy. Za to pozbieramy sobie ich zboże. Nie ma jak kraść ludziom dobytek. Tam jest kolejne.
Fajna osada swoją drogą. Ciekawe, zastanawia mnie to. Co mogę z tymi ludźmi zrobić? Mogę ich pewnie na pewno zaatakować, tylko że... I w sumie mogę się tu udawać na zbiory. To jest dobre, patrzcie, będę im tutaj sadził to. O, i samo to będzie odrastać. Będę tu przychodził do nich. I będę musiał sam sadzić. Idealnie, żyć nie umierać. Słuchajcie, żyć nie umierać. Przyda mi się to, okej. Zbierzmy jeszcze trochę tego zboża. No i teraz posadzimy im tutaj. Idealnie. Przecież może też u siebie coś takiego zrobię. Nie będę musiał takie hektary tutaj biec. Taka piaskowa dolina. No ciekawe. Fajnie to wygląda, kurde. Ciekawe, czy to możemy usmażyć tego ziemniaka? Ciekawe. Najwyżej będziemy dalej. Będę eksplorował ten teren. Zobaczymy, co tu jest. Najpierw udam się do swojego domku w tę stronę. Trzeba się kierować. Przydałoby mi się dużo żelaza, więc musimy znaleźć żelazo. Muszę tu te drzewce. Ciekawe, co to... Co one robią? Może chronią ten dobytek cały. Ciekawe, czy ja bym mógł jakoś wyhodować swojego drzewca. By było ciekawe. Dobra, dirta wyrzucę. Kolejnego. Nie potrzebuję ich, tych dirtów. No dobra. Myślę, że zrobimy teraz farmę swoją. Zagrodę dla tych krów. Będę je hodował, te krówki. Tutaj kolejną upolujemy. Dobra. Lecimy dalej do swojej osady. Przy okazji muszę pozbierać drewno. Coś mogę jeszcze wyrzucić. Tak, tego dirta wyrzucę. Chciałbym potem, słuchajcie, zrobić coś takiego, segregowanie itemów, takie automatyczne. To by było coś ciekawego do skrzyń. Myślę, że mi się to uda. Chciałbym też zrobić to te drzwi ukryte. Do tego potrzebować będę redstone'a. Ale wszystko w swoim czasie. Póki co zajmijmy się gospodarką. Potrzebuję zagrodę dla krów. Do tego potrzebuję też dużo drewna. Będę je ścinał oczywiście. To drzewo. Bo potrzebuję zrobić taki płotek. Ogrodzenie, żeby te krowy mi nie uciekały. Okej, tu jeszcze mamy drzewo. Okej. Kolejne tutaj nade mną rosną, więc mogę je ściąć. Te drzewka. Przyda się na pewno to wszystko. Płody, belki. Będzie ogrodzenie. Słuchajcie, jak wy oczywiście macie jakieś dla mnie porady, co robić następnie, w następnej kolejności, to oczywiście nie krępujcie się, udzielajcie mi komentarzy, podpowiedzi, lajkujcie filmy, bo to też dla mnie jest bardzo ważne. No i zapraszam też do subskrybowania, jeżeli chcecie, no to zapraszam. Słuchajcie, ja też zrobię coś takiego, streamuję dość często, więc na live zrobimy taki myk, że zrobię nową serię, która będzie też na live, mianowicie będę grał, zapraszał, wykupię swój serwer i będę na niego zapraszał tam co jakiś czas widzów czy jakichś innych youtuberów, tak żebyśmy wspólnie przeżywali swoje przygody. Myślę, że to będzie coś fajnego. Okej, lecimy dalej. Każdy będzie miał za zadanie założyć swoją osadę. Tak to zrobimy, myślę. Może, jeżeli macie jakieś pomysły, to czy macie jakieś pomysły na fajne mody, może jakieś inne rozgrywki? Ktoś mu wspomniał o Wolsie, jeszcze w to nigdy nie grałem, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Może coś takiego, może jakąś kampanię przygody, adventure, może z Grabą się coś uda zagrać. Zobaczymy w przyszłości, jak czas pokaże. Dobra, mamy te kłody. Chyba tyle tego drewna mi wystarczy. Jeszcze troszkę. To jest drzewo chyba akacjowe, jeżeli się nie mylę. Dobra. Teraz mogę zejść na dół. Okej. To jeszcze drzewo mi tu będzie przeszkadzać. I zrobimy tutaj zagrodę dla krówek. Okej. Myślałem, że tam szkielet jest. Tak się popatrzyłem, przestraszyłem. Ale jednak nie.
Dobra, mamy to wszystko. Ja sobie to odłożę jeszcze przy okazji. Mamy tu jedną skrzynię. Mamy kurczaka, ale... Węgiel sobie na razie odłożę. Koble również. Gravel. Tak, tak, tak. Mamy drzewo do posadzenia. Mamy dużo sianka. To znaczy ten... O, noc się robi. Nie fajnie. Więc... Przepraszam, trzeba będzie się przespać. Nie będę tutaj w dzień czegoś takiego w nocy robił, bo to narażę się na straszne konsekwencje. Deski z desek zróbmy. Słuchajcie, potrzebuję jeszcze właśnie takich chestów, takich kuferków, jak zwał, tak zwał. No dobra, to na razie sobie wezmę, przerobię to na deski. Popatrzcie, ile tych desek mamy. Idealnie. Dobra. Teraz tak. Mamy jeden. Czy może on wisieć, ten kufer? Może, idealnie. No to tak sobie to zrobimy. Jeszcze jeden. Okej. Mamy te skrzynie. Teraz tak. Do tych skrzyń wpakujemy chyba... Myślę, że zrobimy tutaj skrzynię na takie elementy bardziej, które wydobywam, czyli węgiel, tutaj proch strzelniczy. Mamy wełnę, to nie. Tutaj węgiel drzewny. Dobra, nic więcej tutaj nie ma ciekawego. Lecimy na zewnątrz. Dobra, i teraz tą zagrodę by się przydało zrobić. Myślę, że będzie ona tutaj. Gdzieś na środku postawimy. Czy mam jeszcze dirta? Mam. A więc z dirtem tutaj, ok. Niszczymy tą zagrodę. Tu będzie zagroda dla moich krówek. Ok, teraz tak. A tu musimy też zrobić sobie coś takiego. Crafting table. Niech będzie tutaj. Teraz tak, potrzebujemy ogrodzenia zrobić. Kurka, jak to się robiło? Nie zapomniałem już. A, z patyków. Tak, z patyków. Patyki, patyki, patyki. Dobra, czyli muszę pozbierać wszystkie deski, przerobić na patyki. Niechaj i tak będzie. Tak. Mam nadzieję, że to mi się uda podzielić na pół. Tak jest. Mamy patyki. I teraz tak, 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 tak. Mam nadzieję, że mi się te płotki uda zrobić. Okej, mamy na razie 27. Oj, patyki, muszę je podnieść jeszcze raz. No dobra, i teraz zrobimy to ogrodzenie dla tych krówek. Tu już jedna jest. Więc może zróbmy coś takiego. Aj, to nie. Będą nasze krówki tutaj. No, niszcz się, niszcz. Dobra. Widzę, że tu jedna krowa już chodzi. Coś takiego, tak. Nasze rancho tu będzie. Tak. Mam nadzieję, że spodoba się to tej krówce. Jeszcze damy, tak. Już nie mam płotków. Ok, no to zrobimy następne. Gdzie są nasze patyki? W ten sposób. Ok. Mamy kolejne i zobaczcie, jak to wygląda. Krowa mi wyszła stąd, co za menda. No nic, zrobimy jeszcze troszkę tutaj, tak, w ten sposób. To będzie na razie taka mała farma, znaczy farma, małe rancho, ale z biegiem czasu się rozwinie. No właśnie, i tu będzie furtka, którą musimy zrobić z desek. Tak, mamy, tak to chyba wyglądało, jeżeli mnie pamięć nie myli. A nie mam już patyków. Ojej. No dobra. A nie, są! Nie zauważyłem. Ślepy jestem.
O właśnie. Mamy furtkę. No gdzie ta krowa poszła? Idealnie. Weźmiemy sobie sianko teraz. I przyprowadzimy tu tą krowę. Chodź, krowo. Wiem, że jesteś za mnie zakochana. Chodź w takim razie tutaj. No chodź. Chodź, krówko, chodź. No. Siedź sobie tutaj. Mu, mu, mu. Dobra, i kolejna teraz. Chodźcie, krówki, chodźcie do mnie. No nie, krowy się rozmnażają. Chodźcie tutaj. No nie, co ja zrobiłem? Tutaj macie iść, chodź. Młoda krowa. Dobra. Jeszcze jedno. Kurde, krówki się rozmnażają. Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną. No chodź. Chodź. No chodź tu, chodź. Kolejna, chodź. Chodźcie, mućki. Cip, cip, taś, taś. Come on, krówencje. To są moje krówki na ranczu. Teraz tutaj możecie siedzieć. Nic wam tu nie grozi. Paście się na trawce. To muszę niestety... Co to za wąż mi tu pełza? Spadaj. Dobra, co to dziury mi tu robi ten cały Enderman, czy jakby tam... Co to osa? Wow, no dobra, mamy już swoją farmę. Przydałoby się teraz wydobyć coś. Jakby nie było. Mamy dużo jedzenia. Ciekawe, czy mogę zjeść tą marchewkę. Mogę, jak najbardziej. Co zrobimy sobie teraz na żywność w takim razie? Kufer. To sobie usunę. Trochę ciemniej się zrobiło. Ale muszę zrobić miejsce na kufer. A właśnie. Czy mamy jeszcze deski? Mamy jeszcze deski. Spokojnie. Jak na wojnie. Jeszcze jedną chestę zrobimy, jeszcze jeden kuferek, dzięki czemu będę mógł składować tutaj te wszystkie rzeczy. Tak, tak, tak. Mieczyk muszę wziąć i teraz tak i tak. No i tu będzie na artykuły żywnościowe. Tak, coś mamy, jakieś jajko, nie wiem, czy można je jeść. Tutaj raf, to ja sobie to skóry możemy tu nawet dać. Tak, mamy kwiatki, nie wiem po co mi to jest. Nasionka. Nasionka, tak. Coś jeszcze. Mamy drzewo, więc ja je posadzę. Mamy tutaj te skóry. Skóry, pierze, futro i tak dalej. Tak, kość też stąd zabiorę. Tu mamy kamień, więc niech będzie. Dobra, i teraz tak. Tu mamy te futra. W ten sposób to rozmieścimy. Kurczak. Nasionka damy z tej strony. Coś jeszcze mamy, ziemniaka. Mamy jajka 3. Ma, z nich może się podobno wykluć wąż, także może się nam to przyda. Mamy piasek. Teraz tak, potrzebuję węgiel drzewny, a właśnie. O, jedzonko kolejne. To mamy tu, tak. Niech się piecze tutaj. I odniesiemy sobie. Tu mamy jeszcze to jedzenie. Kolejna skóra. Czy tam futro. No i chyba tyle. Kości jeszcze. Okej. Okay. Żeby mi to nie zaśmiecało tutaj. Okej. Okay. Teraz tak. Tu może zrobię sobie drzewa posadzę. Skoro mamy ich trochę, nie będę musiał daleko biec pod drewno. Okej, jakieś kwiatki.
Niech będą tu jakieś trawa do posadzenia. Nie wiem po co, no ale spoko. Tu mamy kwiatki, to może tu zrobimy. Proszę bardzo, elegancko. Kolejne jeszcze kwiaty. Okej, nasz ogród tak będzie wyglądał. Muszę to zużyć po prostu, no, idealnie. No okej, i tak to wygląda. Nie jest źle. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Oczywiście dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do następnego odcinku. Zapraszam do followowania, subskrybowania, lajkowania i do komentarzy. Podajcie mi jakieś porady, może jakieś nowe mody, które bym wypróbował. Jakieś inną rozgrywkę. To tyle, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć.